Witam państwa bardzo, bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie gorących pytań telewizji w Polsce.pl. Drodzy państwo, kończy się pewien serial, pewne negocjacje dotyczące kształtu koalicji, ale przede wszystkim dotyczące rekonstrukcji rządu. I o to, drodzy państwo, pytamy, co dalej z rekonstrukcją rządu. Nie dalej jak godzinę temu poinformowano, że rzeczywiście te nominacje już u prezydenta będą wręczone i to spotkanie, które jakby rozpocznie nowy etap rządu Zjednoczonej Prawicy, to prawdopodobnie przyszły tydzień. Dopiero chodzi o skorelowanie kalendarzy pana premiera Morawieckiego i pana prezydenta Andrzeja Dudę. A dziś, drodzy państwo, razem z nami gość specjalny, pan profesor Przemysław Czarnek, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo serdecznie witamy pana profesora w naszych skromnych programach. Bardzo dziękuję panu redaktorowi za to przesympatyczne powitanie. Kłaniam się. Panie profesorze, bo tak się właśnie zastanawiałem, czy mogę już nazywać pana ministrem, czy nie. No oczywiście kwestia ta, przynajmniej przez media, została przesądzona. Pana nazwisko pada w kontekście Ministerstwa Edukacji i Nauki. No to niezwykle ciężki resort. Pracy nieprawdopodobny ogrom. Problemów jeszcze więcej. Panie profesorze, czy jak pan podchodzi do tego, no po części oczywiście również zaszczytu, bo przecież to jedno z ważniejszych ministerstw w naszym rządzie. No więc po pierwsze, żeby być precyzyjnym, to dzisiaj 30 września 2020 roku ministrem nauki jest pan minister Murzek, a ministrem edukacji narodowej jest pan minister Dariusz Piątkowski. I to oni dzisiaj stoją na czele tych dwóch niezwykle ważnych resortów. A co będzie w przyszłości, to zobaczymy. Poczekajmy jeszcze chwilkę na oficjalne komunikaty. Media nie raz podawały informacje, które nie okazywały się prawdziwe, więc należy tutaj zachować wstrzemięźliwość i taką również ja zachowuję i proponuję wszystkim nam. A co do wyzwań, które są w rządzie, no nie ma takiego resortu i takiego obszaru działania rządu, który nie byłby trudny. No, we wszystkich dziedzinach mamy ogromne wyzwania i nie mało problemów. Życie jest bardzo dynamiczne i te problemy będzie na pewno jeszcze dodatkowo stwarzać, więc naprawdę jest przed nami okres 3 lat bardzo intensywnej pracy reformatorskiej, do której się zobowiązaliśmy w wyborach, zwłaszcza w wyborach parlamentarnych 2019 roku na jesieni, i będziemy je po prostu realizować. A to, co dzisiaj obserwujemy i co obserwowaliśmy może nie dzisiaj, ale w ciągu ostatnich kilkunastu dni, to było po prostu precyzowanie tego, co mamy zrobić i kto ma odpowiadać za jaki odcinek na tym polu reformatorskim, bo reformy muszą być po pierwsze bardzo dobre, po drugie bardzo sprawnie wdrażane i po trzecie bardzo sprawnie później aplikowane, więc do tego wymaga się dyscypliny, ale też przejrzystości kompetencyjnej. W tle pana profesora widać spotkanie liderów Zjednoczonej Prawicy, to sobotnie podpisanie swoistej umowy koalicyjnej i oczywiście w centralnym punkcie widzimy pana Jarosława Kaczyńskiego, prezesa PiS, który miałby objąć tekę wicepremiera i takiej osoby koordynującej trzy bardzo istotne ministerstwa. Oczywiście to ciągle, tu pełna zgoda z panem profesorem, jeszcze ciągle nie zostało to całkowicie, absolutnie potwierdzone i pewnie tego wszystkiego dowiemy się dzisiaj około godziny 15, przynajmniej takie są informacje z KPRM-u. Natomiast bardziej mi chodzi o inną zupełnie kwestię. Jaka jest pana ocena wejścia no, najsilniejszego człowieka polskiej polityki, człowieka no przede wszystkim o wielkich zasługach, ale to mniejsza z tym, bo to wiemy, ale też no takiego twardego polityka, twardego gracza, mocno stąpającego po ziemi, czyli właśnie Jarosława Kaczyńskiego. Jak pan sądzi, czy to usprawni pracę rządu, wprowadzi no w dość dobrze poukładaną maszynę, ale mimo wszystko takiego nowego ducha, nowe tchnienie? Jak pan to ocenia? Jeśli rzeczywiście taka będzie decyzja zakomunikowana nam pewnie niebawem i jeśli rzeczywiście pan prezes Jarosław Kaczyński wejdzie w skład rządu, to właśnie taka będzie jego rola i ja jestem z tego absolutnie szczęśliwy. Powtarzam, mamy przed sobą 3 lata ogromnie ciężkiej pracy i wielu wyzwań, które są przed nami, a którym trzeba sprostać. Polityk o tak ogromnym doświadczeniu, tak ogromnej, rozległej wiedzy,
jak pan prezes Jarosław Kaczyński, jeśli będzie członkiem rządu, to właśnie po to, żeby tę pracę nie tylko stabilizować, ale ją dynamizować również, tak żeby nie było żadnych zaległości w żadnym obszarze działania Rady Ministrów, a zwłaszcza w obszarach, które ewentualnie będzie bezpośrednio nadzorował, bo ja nie wiem, jakie to będą jeszcze obszary, poczekajmy na komunikat. Panie profesorze, wróćmy do pana osoby, jeśli pan pozwoli. Widziałem taki historyczny wpis pana Roberta Biedronia, który w kontekście ewentualnego, zaznaczam oczywiście, wejścia pana osoby do rządu na to stanowisko, o którym mówiliśmy, o to domaga się interwencji Komisji Europejskiej, wręcz obcięcia Polsce funduszy unijnych. Dziwne to zachowanie, bo oczywiście potrafimy zrozumieć krytykę między politykami, jest to normalne, no to jest istota demokracji, byśmy się różnili, byśmy dyskutowali. Natomiast wplatanie, no jednak wewnętrzną kwestię, wewnątrz wręcz rządową, czy wręcz jednego obozu wewnątrz właśnie instytucji unijnych, no to wiemy, tak? Wiemy to od kilku lat. Jak pan ocenia tego typu wystąpienia? Bo powiem zupełnie szczerze, że byliśmy zdumieni, znając oczywiście polityczny temperament Roberta Biedronia, no że idzie aż tak głęboko, aż tak daleko w ocenie przecież informacji, która dopiero ma się potwierdzić, jak słusznie pan profesor zauważył, czy pan wejdzie do rządu, czy nie wejdzie. Jak pan tego typu inicjatywy ocenia? Nerwy puszczają nie tylko Robertowi Biedroniowi, było paru innych polityków, również Platformy Obywatelskiej, tak, którzy zachowali się no poniżej standardów, najdelikatniej rzecz określę, wymaganych w ogóle w świecie publicznym i w życiu publicznym. No ale to ja wszystkim tym panom i paniom mówię, nie lękajcie się. Ja jestem naprawdę miłym i sympatycznym i spokojnym człowiekiem. Kto mnie zna, można zapytać tych, którzy mnie znają, a jest ich niemało, tych, którzy mnie znają. A jeżeli jestem precyzyjny w swoich poglądach, to jest powód tylko do tego, żeby ze mną dyskutować. Ja z każdym z chęcią podyskutuję. Natomiast nie godzę się na obelgi, nie godzę się na kłamstwa, które pojawiają się od wielu tygodni na mój temat gdzieś w przestrzeni publicznej. I takie kłamstwa powielił, zdaje się, znów pan Robert Biedroń w tym donosie fałszywym do Komisji Europejskiej. To są te kłamstwa o rzekomych strefach wolnych od LGBT, w których ja miałem również uczestniczyć. To jest ten deepfake, o którym mówił pan premier Morawiecki, z którym robimy już porządek, robią porządek gminy, które zostały fałszywie oskarżone. Trudno jest dyskutować z ludźmi, którzy używają celowo, bo to są ludzie inteligentni, więc muszą wiedzieć, że to jest nieprawda, którzy celowo używają kłamstwa w przestrzeni publicznej. Pan Robert Biedroń pewnie dodatkowo się denerwuje faktem, że zawiadomienie moje o popełnieniu przez niego przestępstwa, o możliwości czy podejrzeniu popełnienia przestępstwa trafiło już do prokuratury krajowej, a dotyczyło z kolei jego wypowiedzi dla Reutersa w chyba 14 września, jeśli dobrze pamiętam, w którym szkalował dobre imię i znieważał prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przypisując mu słowa, których on nigdy nie wypowiedział, ponieważ robił to na arenie międzynarodowej, więc prokuratura musi się tym zająć, stąd też mój wniosek, wcześniej również zapowiadany do prokuratury, ale apeluję do pana Roberta Biedronia, spokój, Melisa, odpocząć chwilkę, niezależna prokuratura, niezależny później sąd ewentualnie, niezawisły sędzia rozstrzygnie, czy popełni przestępstwo, czy nie. To nie jest powód do tego, żeby w ten sposób nerwowo reagować i występować do Komisji Europejskiej z fałszywymi oskarżeniami przeciwko Polsce. To wstyd. Panie profesorze, panie pośle, może to jest trochę tak, i z tym pytaniem się do pana zwracam, że opozycja dzisiaj z jakiegoś takiej zupełnej mizerii programowej, z olbrzymimi wewnętrznymi problemami, mam pełną świadomość, że dużo moim zdaniem poważniejszymi niż Zjednoczona Prawica, która rzeczywiście przechodzi dwutygodniowy taki moment negocjacyjny, chyba ważny i chyba dobry moment, bo na 3 lata przed kolejnymi wyborami warto pewne kwestie rzeczywiście uściślić, uporządkować, ale no może to wynik właśnie pewnej bezsilności, panie profesorze, politycznej, no braku programu, braku koncepcji dla Polski, gdzie wyszukuje się właśnie jakieś archiwalne wypowiedzi, wyciąga się je z kontekstu, tu mowa o pana słowach, wielokrotnie pan u nas na antenie je tłumaczył, ale czy to nie jest właśnie taki krzyk rozpaczy opozycji, która pogrążona we własnym chaosie nie jest w stanie przekazać Polakom pewnej pozytywnej narracji?
Zapewne tak, bo po stronie opozycji w żadnym ugrupowaniu nie mamy sprecyzowanego programu, wizji dla Polski, a mamy właśnie taki rozpaczliwy krzyk. Przy czym, gdyby to był tylko rozpaczliwy krzyk, no to tak się dzieje na całym świecie. A. Natomiast to, o czym pan mówił, czyli to manipulowanie między innymi moimi wypowiedziami i nie tylko wyciąganie z kontekstu, bo gdyby tylko wyciągnąć z kontekstu, to to też się niestety zdarza. Mm-hmm. Ale to jest po prostu typowe przekłamywanie, kiedy słyszę od redaktora w komercyjnej stacji ogólnopolskiej, której przez litość nie nazwę po imieniu, że ja mówiłem o kimś, że nie jest człowiekiem, albo że mówiłem o jakiejś grupie ludzi, że nie są ludźmi. Zresztą to samo Robert Biedroń powiedział o panu prezydencie. To to nie są słowa wyciągnięte z kontekstu. To nie jest manipulacja słowami. To jest po prostu zwykłe, obrzydliwe kłamstwo. A jeśli to kłamstwo używane jest jeszcze przeciwko Polsce i używane jest na arenie międzynarodowej, to jest po prostu zdrada. I te sprawy trzeba nazywać po imieniu. Ja jestem znany z tego, że sprawy nazywam po imieniu, ale prawdziwie, jeśli ktoś chciałby jakąkolwiek argumentacją merytoryczną ze mną wejść w dyskusję, postawię kawę, a nawet obiad z chęcią porozmawiam. Tylko dyskusja merytoryczna na argumenty prawdziwe, a nie zwykłe kłamstwa, później powielane w niektórych mediach. Słyszałem choćby dzisiaj rano taką wypowiedź jednego z redaktorów o tym, że ja tak miałem powiedzieć. Apeluję do wszystkich o umiar i rozsądek, bo wszyscy jesteśmy tutaj po to, żeby tworzyć prawą, rozwijającą się dla wszystkich Polaków Rzeczpospolitą Polską. Nie zrobimy tego kłamstwami. Panie profesorze, bardzo ciężkie zarzuty. Pozwoli pan, że pana jeszcze o to spytam. Dotyczą pana Sławomira Nowaka. Mówię pełnym nazwiskiem, bo jego pełnomocnik przekazał, że można posługiwać się tym nazwiskiem. Chodzi o kwestie korupcyjne związane chociażby z byłym prezesem PKR Orlen. Prokuratura zarzuca panu Dariuszowi K., że ten skorumpował pana Sławomira Nowaka kwotą 200 tysięcy złotych, by zdobyć stanowisko prezesa tej największej polskiej spółki paliwowej. No dziś kolejne zarzuty, wczoraj kolejne zatrzymania. Oczywiście to, jak pan już zresztą stwierdził, niezawisły sąd uzna winę bądź niewinność pana Sławomira Nowaka i resztę i innych jakby osób, które wymieniane są w tym śledztwie. Natomiast jest to pokazanie pewnego klimatu chyba, filozofii tego, z czym mieliśmy filozofii władzy, z którą mieliśmy do czynienia w latach 2008-15, nie przesądzając o winie oczywiście Sławomira Nowaka. Jak pan na tę sprawę patrzy, bo jest pan prawnikiem, człowiekiem, który zagadnieniami prawnymi zajmuje się. Wszyscy pamiętamy pana wystąpienia również przed Trybunałem Konstytucyjnym. Zna się pan na rzeczy. Jak pan ocenia tę sprawę również w kontekście polityki, a nie tylko kwestii prawnych? To, co się dzieje wokół sprawy Sławomira Nowaka, jest rzeczą, która rzeczywiście jeży włos na głowie, bo docieramy do coraz mocniejszych i bardziej precyzyjnych informacji na temat tego, co się działo w Polsce w latach 2008-2015. Mówimy bowiem nie o jakimś polityku, mówimy nie o jakimś biznesmenie, tylko mówimy o prominentnym działaczu Platformy Obywatelskiej, najbliższym współpracowniku, czy jednym z kilku najbliższych współpracowników i przyjaciół politycznych, partyjnych i rządowych pana premiera Donalda Tuska, który nie stał na czele ministerstwa, które bezpośrednio odpowiadało za powołania na stanowiska intratne w spółkach Skarbu Państwa, a który, jeśli by potwierdziły się oczywiście te informacje, które z nas zielają, bo ja ich nie przesądzam, mamy tylko informacje medialne, oczywiście, no to rzeczywiście brał udział w jakiejś maszynie, brałby udział w jakiejś maszynie korupcyjnej, gigantycznej. To by wiele wyjaśniało. No jeżeli Orlen, o którym mowa w tym śledztwie i mowa przecież o byłym prezesie PKN Orlen z czasów rządu Platformy Obywatelskiej, jeśli Orlen w czasach w całych rządów Platformy Obywatelskiej zarobił dziesięciokrotnie mniej niż tylko w ciągu 4 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, to to się nie dzieje z przypadku. Aż tak wielka koniunktura nie przyszła na rynkach światowych, żeby z dziesięciokrotnić, można powiedzieć, dochody takiej wielkiej spółki państwowej, i to jeszcze w czasie dwukrotnie krótszym. To z czegoś się brało i coraz więcej chyba wiemy na temat tego, z czego to się brało. To jest rzecz, w której no, tylko naiwny mógłby sądzić, że brał udział
tylko jedna, brała udział tylko jedna osoba, bo możliwości są w takim przypadku dwie. Powtarzam, jeśli to się potwierdzi, tak. Bo ja o winie pana Sławomira Nowaka absolutnie nie przesądzam, to zrobi sąd, jeśli ta sprawa tam trafi. Natomiast jeśli by się to potwierdziło, to możliwości są tylko dwie. Albo Donald Tusk i jego najbliższe otoczenie polityczne z ministrami, no tak nerwowo zachowującymi się jak wczoraj Radek Sikorski na przykład, albo jego polityczne otoczenie i on sam wiedział o tym i brał w tym udział, i albo, bo to jest oczywiście pewna hipoteza, no albo nie miał zielonego pojęcia o tym, a wtedy rzeczywiście kompletnie nie zajmował się sprawami państwa. Panie profesorze, musimy... Obie rzeczy są strasznie negatywne, więc poczekajmy na to, co się będzie działo, ale sprawa jest niezwykle rozwojowa i przerażająca, jeśli chodzi o obraz Polski z tamtego czasu. Panie profesorze, rodzi się pytanie, co gorsze, te dwie ewentualności, które pan profesor wymienił. Niestety musimy już kończyć, nasz czas się skończył. Bardzo serdecznie, panie profesorze, dziękuję. Życzymy wszystkiego dobrego. Dziękuję, kłaniam się państwu. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, po tej rozmowie krótka przerwa, ale naprawdę bardzo krótka, kilkuminutowa. Wracamy za moment z publicystami. Dalej rozmawiamy o polskiej polityce.